pierwszy list do Koryntian, rozdział 16. W 10 wierszu Paweł mówi o możliwej wizycie Tymoteusza. A gdyby przybył Tymoteusz, zadbajcie, aby przebywał u was bez obaw, ponieważ dzieło Pana wykonuje jak i ja. Niechaj więc go nikt nie lekceważy. Wyprawcie go natomiast w pokoju, aby przyszedł do mnie, bo czekam na niego z braćmi. W Dziejach Apostolskich, 19 rozdziale, widzimy, że Paweł wysłał Tymoteusza razem z bratem Erastusem i oni mieli poprzedzić wizytę Pawła w Koryncie. Paweł wysłał ich z Efezu, skąd pisze też ten list, i wysłał tych dwóch braci, żeby poprzedzili jego wizytę i tam też usłużyli. I jak widzimy, Paweł troszeczkę obawia się o to, w jaki sposób Tymoteusz zostanie przyjęty przez Koryntian, ponieważ z tego, co wiemy o Tymoteuszu, chociażby z listów, które Paweł do niego pisze, widzimy, że był to bardzo pobożny człowiek, bardzo przydatny w służbie, którą Paweł wykonywał i też którą sam Tymoteusz wykonywał. Paweł był dla niego swego rodzaju duchowym ojcem. Zresztą nawet w liście do Filipian pisze o Tymoteuszu, że jak ojciec z synem wspólnie wykonują Bożą pracę. Więc Tymoteusz był naprawdę użytecznym, pobożnym człowiekiem, ale najwyraźniej miał taką osobowość dosyć delikatną. Wydaje się, że był człowiekiem, którego łatwo można było zagadać, czy nawet w jakiś sposób powstrzymać przed tym, co robił, jeśli spotykał się z jakimiś silnymi osobowościami, a takich, wydaje się, nie brakowało w Koryncie. Tymoteusz wycofywał się, nie był takim przebojowym człowiekiem, nie miał twardego, mocnego charakteru, ale wydaje się, że właśnie był taką osobą troszeczkę wycofującą się w trudnych, konfliktowych sytuacjach. Paweł go zachęca w liście do niego, by nie pozwalał też na to, żeby go inni lekceważyli, żeby był odważny. Więc widać, że przy całej szczerości jego wiary i też Bożym obdarowaniu, które posiadał, jego osobowość wymagała zachęty. Paweł jego samego zachęca. Paweł, świadomy tych słabości Tymoteusza, zachęca Koryntian, by go we właściwy sposób przyjęli. I mimo tego, że no właśnie nie jest może takim człowiekiem jak Apollos, który był dobrym mówcą i tak swobodnie się wyrażał i był takim oratorem, to żeby jednak przyjęli go w godny sposób, Tymoteusza, i żeby skorzystali z tej jego służby. Zobaczcie, że tutaj Paweł mówi, że on wykonuje dzieło Pana tak jak i ja. Czyli Paweł nie umniejsza w żaden sposób posługiwania Tymoteusza, mimo iż jest świadomy jego słabości. To, myślę, jest dla nas tutaj też potrzebna lekcja, że mamy różnych braci z Bożym obdarowaniem. Nie wszyscy są jak apostoł Paweł, nie wszyscy są jak Apollos, nie wszyscy są jak Piotr, ale każdy jest inny. Każdy ma jakieś Boże obdarowanie, ale ma też swoje ludzkie słabości. Jeden będzie bardziej elokwentny, drugi będzie mniej elokwentny. Jeden będzie przemawiał z większymi emocjami, inny będzie miał mniej tych emocji. Ale to nie powinny być rzeczy, które przeszkadzają nam w skorzystaniu z tego posługiwania, które Bóg przez nich ma dla swojego Kościoła. Tutaj Paweł wzywa Koryntian, by nie lekceważyli Tymoteusza, ale przyjęli go w godny sposób i też wyprawili go w pokoju, aby przyszedł z powrotem do Pawła. Bo Paweł mówi dalej, bo czekam na niego z braćmi. Czyli też tutaj Koryntianie wiedzieli, że jeżeli nie potraktują go we właściwy sposób, jeżeli go nie przyjmą należycie, no to Paweł się o tym dowie, ponieważ Tymoteusz do niego wraca i mu zrelacjonuje, jak wyglądała ta jego wizyta wśród Koryntian.
Więc mamy tutaj prośbę, ale mamy też i swego rodzaju ostrzeżenie, żeby sposób, w jaki obejdą się z Tymoteuszem, był godny i właściwy. I w dalszej części mamy kolejne osoby, o których Paweł tutaj krótko mówi, o ich planach, o ich posłudze. Przekazuje też pozdrowienia, więc w całej tej dalszej części tego listu mamy takie bardzo personalne, osobiste słowa, które Paweł kieruje do Koryntian, kończąc ten list, co zresztą jest charakterystyczne dla wszystkich jego listów, że wymienia z imienia poszczególne osoby, które mu są szczególnie bliskie, czy też wykonują jakąś szczególną służbę i przekazuje jakieś instrukcje, czy też, tak jak tutaj jeszcze, informacje i pozdrowienia. Od 12 wiersza kolejna znana dobrze Koryntianom osoba, Apollos. Paweł mówi, a co do brata Apollosa, i to wyrażenie, a co do brata Apollosa, sugeruje, że Koryntianie pytali się o niego. Wiemy, że tutaj Paweł został odwiedzony przez kilku braci z domu Chloi i dalej ich imiona są nawet wymienione, trzech z nich w wierszu 17, Stefan, Fortunat i Achaik. Oni przybyli z Koryntu właśnie z tym listem od Koryntian i tam w tym liście mieli różnego rodzaju pytania do Pawła i jednym z nich najwyraźniej było pytanie o Apollosa, kiedy on przyjedzie, kiedy on ich odwiedzi, ponieważ jak wiemy w Koryncie była też frakcja apollosowa, byli szczególni wielbiciele Apollosa, którzy nie mogli się doczekać jego wizyty, jego usługi. I tutaj czytamy, że Paweł bardzo go prosił, aby udał się do nich. Mówi, bardzo go prosiłem, aby udał się do was wraz z braćmi. Nie miał jednak żadnej chęci, aby teraz pójść. Przyjdzie jednak, gdy znajdzie możliwość. A więc tutaj kolejna ciekawa, personalna sprawa. Mamy tutaj brata Apollosa, który, tak jak już powiedziałem, wcześniej usługiwał w Koryncie i jak widać był to człowiek wielce elokwentny, z wielką wiedzą biblijną, którą umiał elokwentnie przekazywać i wielu Koryntianom się podobał w swoim posługiwaniu, tak iż powstała nawet taka frakcja apollosowa, o czym czytaliśmy w pierwszym rozdziale tego listu. I gorąco oczekiwali jego ponownej wizyty, natomiast widzimy, że Paweł prosi Apollosa, by ich odwiedził i to usilnie go prosi, więc być może nawet kilka razy ponawiał te prośby. Jednak Apollos nie chciał tym razem ich odwiedzić. Tutaj jest to różnie tłumaczone, nie miał chęci, czy też po prostu nie chciał. Uznał, że nie jest to właściwy czas, że być może właśnie ze względu na te frakcje, które tam powstały wokół jego osoby, nie chciał pogłębiać tych podziałów. Uznał, że ta niedojrzałość Koryntian lepiej będzie, jak Paweł się tym zajmie, jak Paweł tutaj im te rzeczy poukłada, powyjaśnia. On sam nie chciał teraz powodować jakichś dalszych rozdźwięków, tym bardziej, że wygląda na to, że w Koryncie coraz bardziej budowała się taka frakcja antypawłowa, o czym drugi list do Koryntian więcej nam mówi, więc być może też Apollos nie chciał takiej sytuacji. To, co tutaj myślę też jest ciekawe, to to, że w tym jednym wierszu widzimy te relacje między braćmi posługującymi w pierwszym kościele. Paweł widzimy czasami bardzo silnie, bardzo tak autorytatywnie nakazuje różne rzeczy, czy to swoim współpracownikom, jak Tymoteuszowi czy Tytusowi, czy też w zborach, które założył i którym usługiwał, też pewne rzeczy tak autorytatywnie nakazuje. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o Apollosa, to widzimy, że go prosi, i Apollos ma inne zdanie, uważa, że to nie jest właściwy czas i Paweł to szanuje. Paweł nie naciska na Apollosa, nie uzurpuje sobie jakiejś wyższej pozycji nad Apollosem, jakiegoś nadbiskupa, tylko prosi tego cennego brata, aby usłużył Koryntianom, ale kiedy Apollos się temu sprzeciwia, kiedy ma inne zdanie, to widzimy, że Paweł to szanuje i mówi, przyjdzie do was, gdy będzie taka możliwość.
gdy nadarzy się taka możliwość, albo jak tutaj w tym przekładzie dosłownym, gdy znajdzie taką możliwość. Czyli to wyrażenie w języku greckim sugeruje to, że według niego to nie jest właściwy czas, to nie jest właściwy moment, żeby tam się udać. On będzie czekał na lepszy czas, na bardziej stosowny czas, aby ich odwiedzić. Więc tutaj znowu mamy dwóch bogobojnych, pełnych Ducha Świętego braci. Jeden zachęca drugiego do zrobienia czegoś, a ten drugi ma przekonanie, że to nie jest właściwy czas, to nie jest właściwy moment na taką posługę. Więc to nas też powinno czegoś uczyć, że tak bywa między braćmi, którzy są blisko Boga, słuchają Bożego głosu, służą w Jego Królestwie, ale co do pewnych kwestii, właśnie takich szczególnie personalnych, osobistych, mogą mieć odmienne zdania. Mogą inaczej widzieć dane sytuacje, dane potrzeby i stosownie do tego, jak są przekonani w swoim sercu, w swoim sumieniu, winni mieć wolność, by tak postępować. Nie powinniśmy wywierać presji, czy też, tak jak dzisiaj czasami się to robi, podejmować decyzji w sposób demokratyczny, czyli posłuchajmy, co większość ma do powiedzenia, ale są sytuacje, w których winniśmy uszanować decyzje pojedynczych osób, które mają takie czy inne przekonanie w pewnych sytuacjach i zostawić to im samym i oczywiście modlić się, wspierać ich tak jak możemy, ufając, że Bóg dalej ich poprowadzi i tą posługę, którą wykonują, będzie błogosławił. Więc to są te dwie takie tutaj szczególne osoby, którym Paweł poświęca więcej miejsca. Potem mamy te wezwania, które tutaj jeszcze kieruje do Koryntian, którymi ostatnio się zajmowaliśmy. Bądźcie czujni, trwajcie w wierze, bądźcie mężni, umacniajcie się, wszystko niech się dzieje u was w miłości. Te słowa żeśmy ostatnio rozważali. I przechodzimy dalej do kolejnej osoby, o której tutaj Paweł mówi w wierszu 15. Proszę was natomiast, bracia, wiecie, że dom Stefana jest pierwszym owocem Achai, a jego domownicy podjęli się posługiwania świętym. Proszę, abyście i wy podporządkowali się takim, jak również każdemu, kto współpracuje i trudzi się. Czyli tutaj mamy kolejnego brata z ich społeczności, Stefana, który jest jednym z pierwszych nawróconych w Koryncie. W pierwszym rozdziale tego listu apostoł Paweł mówi, że sam go chrzcił. Tam Paweł wymienia kilka osób, które ochrzcił i dodaje, że również dom Stefana ochrzcił, a więc oni byli tymi jednymi z pierwszych nawróconych i to jest istotne. Paweł mówi, on jest pierwszym owocem Achai, czyli jednym z tych pierwszych nawróconych i wygląda na to, że on też przyjechał tutaj do Pawła razem z Fortunatem i Achaikiem, o którym czytamy w kolejnym wierszu, 17. Więc najwyraźniej gdzieś tutaj też jest jakiś problem. Jest jakiś problem w relacji Koryntian z tym Stefanem i tymi, którzy razem z nim posługują świętym. Zobaczcie, oni powołani przez Boga, zbawieni, nawróceni, ochrzczeni przez Pawła, doszli do miejsca posługiwania. Natomiast Koryntianie, widać, mają jakiś problem z podporządkowaniem się takim braciom, którzy im służą. A więc wygląda na to, że to nie tylko dzisiaj mamy wielkie problemy z ideą podporządkowywania się ustanowionym przez Boga autorytetom i braciom powołanym do pewnych posług, które wymagają tego, aby im się podporządkowywać, żeby Boża praca mogła iść do przodu. I widać, że i tam Koryntianie mieli z tym problem. To niestety, myślę, ta idea podporządkowania się jest wciąż źle rozumiana przez wielu.
zarówno wtedy, jak i dzisiaj, myślę, że ludzie słysząc to wezwanie do podporządkowywania się Bożym sługom, Bożym autorytetom, czy nawet w relacji rodzinnej, małżeńskiej, że żony mają być podporządkowane swoim mężom we wszystkim, myślę, że tutaj jest wielki problem z tym, dlatego że to podporządkowanie często odczytujemy w kontekście licznych nadużyć. Często to podporządkowanie było sprowadzane do absolutnego posłuszeństwa i takiego ślepego wykonywania poleceń. Wielu ludzi w ten sposób oczekiwało podporządkowania i w taki też sposób komunikowało to podporządkowanie, nie licząc się ze zdaniem osób, które miały być im podporządkowane, ale właśnie rządząc nimi, rozkazując im, wywierając na nich presję, by realizowali ich pragnienia, ich wizje, ich zdanie. I my dzisiaj niestety odczytujemy to słowo w takim kontekście. Również w takim kontekście odczytywali je niektórzy być może Koryntianie i widzimy, że ten problem takiego narzucania innym swojego zdania i kontrolowania wręcz innych, no był problemem, który był w tamtych czasach obecny. Pan Jezus mówi do swoich uczniów, że oni nie mają przewodzić w taki sposób, rządząc i rozkazując i wykorzystując tych, którzy są im powierzeni, ale raczej mają być najniższymi sługami. Raczej mają służyć i kierować i prowadzić, będąc wzorem i będąc przykładem dla innych. I tutaj widzimy, że Stefan właśnie miał taką postawę i ci, którzy razem z nim współpracowali. Oni, czytamy w wierszu 15, usługiwali świętym, czyli oni mieli tę postawę sługi. Nie byli władcami, zarządcami, dyrektorami, kierownikami, ale służyli. I w tym kontekście służby, poświęcenia, pozostałe osoby, którym jest świadczona ta służba, są wzywani do podporządkowania się takim ludziom. Zobaczcie, że to w takim kontekście mówimy o małżeństwie. Kiedy mówimy, że żony mają być podporządkowane swoim mężom, to założenie i kontekst jest taki, że mówimy o mężach, którzy służą swoim rodzinom, o mężach, którzy kochają swoje żony i służą tym żonom. Nie mówimy tego w kontekście tyranów, którzy przepijają wszystkie pieniądze, którzy się łajdaczą i którzy się źle prowadzą. I teraz żony mają być im poddane we wszystkim. To nie jest biblijna koncepcja. Również tutaj, w Kościele, kiedy mamy do czynienia z tyranami w Kościele, mamy do czynienia z pastorami czy innymi ludźmi, którzy zajmują jakieś kierownicze stanowiska i którzy uzurpują sobie władzę nad ludźmi i chcą ich wykorzystywać do własnych celów czy też do realizowania swoich własnych wizji, którzy nie liczą się z innymi, którzy nie mają z nimi braterskich relacji, ale którzy stoją w pozycji dyrektorów i kierowników, nie sądzę, że jesteśmy wzywani do posłuszeństwa i podporządkowania się takim ludziom. Tacy ludzie z definicji nie nadają się na Bożych biskupów, nie nadają się na Bożych pasterzy. Kiedy czytamy w Nowym Testamencie wezwania do tych właśnie przywódców i pasterzy, oni mają paść trzodę Bożą w postawie usługiwania, w postawie uniżania się, w postawie pokory i szacunku wobec tych, którym służą. I tylko w takim kontekście możemy oczekiwać właściwego podporządkowania się. To jest niezwykle ważne, byśmy rozumieli tą zależność usługujących braci, którzy czynią to we właściwym duchu, naśladując Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, ale przyszedł, aby służyć. Jednocześnie, biorąc pod uwagę te wszystkie wezwania, które znajdujemy w Nowym Testamencie, kierowane do kościołów i wierzących, by się podporządkowywali takim ludziom, by wspierali takich ludzi, by modlili się o takich ludzi, by dokładali wszelkich starań, aby ich praca, którą wykonują, była wykonywana z radością,
była wykonywana w taki sposób, że też ci pracownicy nie są ciągle atakowani, nie są ciągle zniechęcani, nie spotykają się z ciągłym uporem tym, którym służą, bo tamci mają swoje zdanie, bo uważają, że z nimi trzeba się liczyć i teraz nie można nic bez ich rady zrobić. Jest to trudna dziedzina, w której naprawdę potrzebujemy właściwie rozumieć te Boże polecenia kierowane zarówno do prowadzących, do tych biskupów starszych, usługujących braci, by czynili to w duchu łagodności i pokory, i te wezwania kierowane do tych, którym ta posługa jest świadczona, aby byli wdzięczni, aby wyrażali tą wdzięczność, aby zachęcali tych, którzy im usługują, aby ich wspierali i aby im się podporządkowywali. Co nie oznacza, że nie możemy rozmawiać, że nie możemy dyskutować, wręcz przeciwnie. To podporządkowanie musi płynąć z serca, które rozumie, że ci bracia, którzy usługują, czynią to jako dla Pana, czynią to z sercem, czynią to z oddaniem, czynią to nie szukając swego, ale szukając dobra Królestwa Bożego, dobra Kościoła, któremu usługują, dobra tych wszystkich, których Pan im powierzył, ich pieczy. Widzimy tutaj Boży porządek. Bóg ustanowił w Kościele pewnych ludzi, którzy mają usługiwać w pewien określony sposób i inni są wzywani do podporządkowywania się takim ludziom. Zobaczmy, tutaj Paweł mówi, proszę, wiersz 16, byście podporządkowywali się takim, jak również każdemu, kto współpracuje i trudzi się. A więc tutaj o takich ludziach mówimy. O ludziach, którzy współpracują, czyli tutaj rozumiem, Paweł mówi w kontekście współpracy z nim i z innymi braćmi, i którzy trudzą się dla dzieła Bożego. Takim ludziom należy się podporządkowywać. Dzisiaj niestety czasami to wygląda inaczej, w takim sensie, że ludzie chcą zajmować jakieś pozycje bez trudzenia się i bez przyjmowania tej postawy sługi, zakładając, że jeśli skończyli jakąś tam szkołę teologiczną, zakładając, że mają jakieś predyspozycje personalne typu elokwencja czy wiedza, czy jakieś tego typu cechy czy umiejętności, no to już mogą zajmować stanowiska w Kościele. Biblijnie, jak widzimy, bardzo mocno podkreślany jest charakter ludzi, którzy usługują, a więc pierwsza rzecz to jacy to są ludzie, a więc tutaj mamy całe listy w liście do Tymoteusza, w liście do Tytusa, jacy to mają być ludzie, jakiego charakteru ludzie, jakiego pokroju ludzie, to jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, tak jak tutaj widzimy, to muszą być ludzie, którzy mają serce sług, którzy chcą służyć, którzy kochają ludzi, którym zależy na ludziach i którzy służą tym ludziom. I takim ludziom należy się szacunek i podporządkowanie. To jest obraz, jaki tutaj w tych kilku słowach Paweł przedstawia. Przechodzimy do kolejnych wierszy, gdzie właśnie Paweł mówi o tych trzech braciach, Stefanie, Fortunacie i Jachaiku, którzy go odwiedzili, i mówi, cieszę się z przybycia tych trzech braci, ponieważ, mówi, oni wypełnili wasz brak. Czyli Paweł chciałby się zobaczyć z Koryntianami, Paweł chciałby być w Koryncie i tam im usługiwać, o czym też już mówił w tym liście, ale póki co nie może. Ale ci trzej bracia z Koryntu właśnie go odwiedzili, właśnie przynieśli ten list od Koryntian z różnymi pytaniami, na które Paweł odpowiadał w tym liście. I Paweł mówi o nich w wierszu 18, oni wnieśli świeżość w mego ducha, albo w innych przekładach odświeżyli mego ducha, ożywili mojego ducha. I mówi, i waszego, wnieśli świeżość w mego ducha i waszego. Miejcie więc dla takich uznanie. Czyli tutaj znowu kolejny element widzimy posługi tych braci, że oni swoją obecnością, swoją postawą, swoją gorliwością odświeżyli ducha wielkiego apostoła Pawła. To jest niesamowite. Zobaczcie, jaki my mamy na siebie wielki wpływ, bracia i siostry. Możemy przygnębiać naszego ducha, naszą postawą, naszym zachowaniem. Możemy rozdrażniać naszego ducha, możemy w różny sposób wpływać jedni na drugich.
To, do czego jesteśmy tutaj, myślę, zachęcani przez przykład tych trzech braci, to do tego, by być odświeżeniem dla siebie, by być zachętą dla siebie, by być wsparciem dla siebie. I bracie i siostro, możemy to robić w bardzo różny sposób. Możemy nawet naszym sposobem przywitania się ze sobą kogoś zachęcić i zbudować, i pokrzepić, i odświeżyć. Albo możemy zrobić to w taki sposób, że komuś sprawimy przykrość. Możemy komuś patrzeć w oczy i uśmiechać się, powiedzieć kilka dobrych słów, a czasami nawet bez słów. Wystarczy serdeczny uśmiech, wystarczy ciepłe spojrzenie i już lepiej się na duszy robi. A możemy podać komuś rękę z takim nawet jakimś pobożnym słowem, chwała Bogu, czy coś takiego, ale nie patrzeć na człowieka, zajmować się czymś innym, zrobić to w taki zimny, bezosobowy sposób i wyrządzamy szkodę. W takich nawet prostych, mówię, małych sprawach. Myśleć o tym, że to też jest jakaś forma usługi, to też jest jakaś forma albo zachęty, albo zniechęcenia. Zobaczmy, jak to wygląda w trakcie naszych zgromadzeń. Możemy mieć właśnie taką postawę bierną, która generalnie nie jest zachęcającą postawą. Albo możemy aktywną przyjąć postawę. Z serca głośno śpiewać Bogu na chwałę. Kiedy jest czas modlitwy, podnieść nasz głos w modlitwie. Jeżeli nie mamy wielu słów, wypowiedzmy jedno zdanie, ale podziękujmy za coś Bogu. Oddajmy Bogu chwałę. Może pomódlmy się o jedną sprawę, jednego brata, siostrę, jakąś potrzebę. To zachęca, to odświeża innych, braci, siostry, którzy widzą, że bije w nas Boże życie, że chodzimy z Panem, że jesteśmy ludźmi, którzy się modlą. Przeczytajmy jakiś fragment ze Słowa Bożego. Są to takie proste, podstawowe rzeczy. Możemy odświeżyć się wzajemnie, pójść razem gdzieś i coś razem zjeść, porozmawiać, zaprosić się do domu. Naprawdę jest wiele różnych sposobów, w jaki możemy odświeżać się naszego ducha, w jaki możemy się wzajemnie budować, zachęcać, pokrzepiać. Bierzmy przykład z takich braci jak Stefan, Fortunat i Achaik. Naprawdę bierzmy z nich przykład, żeby być zachętą dla tych mniejszych i dla tych wielkich. Zobaczcie, tutaj sam apostoł Paweł składa świadectwo, że on został przez nich odświeżony, że on otrzymał jakieś pokrzepienie od tych braci. A więc wielki apostoł Paweł potrzebował takiej zachęty. On martwił się o to, co dzieje się w Koryncie. Kiedy oni przyszli, to zachęcili go. Właśnie ich postawa, ich gorliwość, ich miłość zachęciła apostoła Pawła. Więc jeśli apostoł Paweł potrzebował tej zachęty, to z pewnością ja jej potrzebuję, z pewnością każdy jeden brat i każda jedna siostra potrzebuje tej zachęty. I my winniśmy w takim duchu też się gromadzić, w takim duchu też się spotykać, w takim duchu też wzajemnie sobie posługiwać, wiedząc, że tak Bóg zaplanował i tak Bóg to uczynił, że wpływamy jedni na drugich, że moja postawa, moje życie, moja pobożność lub jej brak wpływa na braci i siostry wokół. Więc pamiętajmy, że nie należymy do siebie samych, ale należymy do naszego Chrystusa Pana i jesteśmy częścią Jego Kościoła, w którym mamy obowiązek i przywilej i możliwość wpływania na siebie, budowania siebie, zachęcania się, pokrzepiania siebie. Do tego jesteśmy tutaj przez to słowo gorąco zachęcani. W końcu Paweł przekazuje pozdrowienia, coś co my też robimy na końcu naszych zgromadzeń. Zobaczcie, że Paweł na końcu niemal każdego listu przekazuje pozdrowienia. I może nam się wydawać, że to taki element jakiś mało znaczący, ale myślę, że nie jest mało znaczący, jeżeli rozumiemy, w jakim celu to się odbywa, w jakim celu przekazujemy pozdrowienia od braci i sióstr. Zobaczcie, jak tutaj Paweł przekazuje te pozdrowienia, wiersz 19. Pozdrawiają was zgromadzenia Azji. A więc pierwsze takie bardzo szerokie, ogólnikowe pozdrowienie, obejmujące wielu braci, sióstr, wiele społeczności. Pozdrawiają was zgromadzenia Azji. Pozdrawiają was w Panu bardzo Akwila i Pryska ze zgromadzeniem, które jest w ich domu. A więc tutaj zobaczcie, mamy konkretnych ludzi, którzy w swoim domu mają zgromadzenia.
tam przychodzą bracia, siostry, czyli można powiedzieć taki zbór domowy. I Paweł od nich konkretnie, od tego jednego zboru przekazuje, z którym najprawdopodobniej ma też tam w Efezie bliższy kontakt. I dlatego oni prosili personalnie, by pozdrowić braci i siostry w Koryncie. Zresztą Akwila i Pryska też w Dziejach Apostolskich widzimy, byli w Koryncie. Tam też Paweł ich poznał, więc oni też znali Koryntian. I tutaj Paweł pozdrawia osobiście od nich, podając ich imiona. Więc tutaj mamy pewne takie znajomości osobiste, które też tutaj Paweł od nich pozdrawia. I dalej mówi w wierszu 20, pozdrawiają was wszyscy bracia, czyli znowu takie ogólne, bardzo ogólne pozdrowienie. Więc kiedy siostra Danusia czasami przekazuje nam pozdrowienia od różnych braci i sióstr z kraju, możemy się uśmiechać, ale to przyjmijmy to. Przyjmijmy to. Dlaczego? Dlatego, że te pozdrowienia przypominają nam, że nie jesteśmy sami, że nasza społeczność skromna, niewielka w Wejherowie nie jest jedyną społecznością świętych, ale są też inne społeczności w Gdańsku, w Gdyni, w Rumi, w Redzie, w Opolu i wielu innych miejscach, z których my znamy jakieś braci, siostry i niektórzy z nas też ich znają i miło jest usłyszeć ich pozdrowienia. To, że o nas pamiętają, to, że o nas się modlą, to, że nas słuchają, to naprawdę jest dobre. To jest takie proste, takie bardzo, wydawałoby się właśnie prozaiczne, ale to jest cenne, że wiemy, że są bracia i siostry poza naszą społecznością, którzy nas znają, którzy nas kochają, którzy o nas się modlą i którzy też z tej naszej posługi, która dzisiaj przez internet też ma miejsce, w jakiś sposób korzystają i są tym ubłogosławieni. Także w ten sposób też podchodźmy do tego i gdy bracia, siostry rozmawiacie z kimś, ktoś wam przekazuje pozdrowienia, to przekażcie te pozdrowienia, naprawdę przekażcie je imiennie czy w jakiś taki sposób, żebyśmy wiedzieli, że ktoś tam rzeczywiście nas pozdrawia. I o dziwo, zobaczcie, co tutaj się dzieje. Paweł, przekazując im te pozdrowienia od braci i sióstr, mówi: pozdrówcie jedni drugich pocałunkiem świętym. A więc Paweł mówi: przekazujemy wam pozdrowienia od braci, ale wy też się wzajemnie pozdrówcie. To trochę takie na pierwszy rzut oka może się wydawać dziwne, że teraz oni mają siebie wzajemnie pozdrowić w swojej społeczności. I to jeszcze pocałunkiem świętym, więc to też jest ciekawy element. Myślę, że tutaj Paweł wskazuje na pewną potrzebę serdeczności, na pewną potrzebę widzialnej, zewnętrznego wyrazu miłości, która jest w naszych sercach. W tamtym czasie, tak jak dzisiaj w niektórych częściach świata nadal, ludzie, gdy chcą wyrazić swoją przyjaźń, chcą wyrazić jakieś takie pozytywne nastawienie, całują się. U nas to się różnie odbywa, czasami między braćmi i też myślę między siostrami ściskamy się, tak zwanego misiaczka sobie dajemy. Czasami w mniej, jak się z kimś mniej znamy, to po prostu podajemy rękę. Ale to też jest różne, wiemy. Nawet to podanie ręki, to spojrzenie w oczy, to takie ciepłe uściśnięcie kogoś za tą rękę. Albo takie podanie takiego flaka luźnego, który nic nie wyraża. Są pewne sposoby wyrażenia tej serdeczności, tej miłości, którą mamy do siebie w naszych sercach. I oczywiście na tym się nigdy nie powinno kończyć, ale to są jedne z takich prostych rzeczy, które możemy zrobić i jak widzimy, powinniśmy je robić. To wezwanie do pocałunku świętych 5 razy pojawia się w listach Nowego Testamentu. A więc nie tylko wśród Koryntian, ale Paweł też w wielu innych zborach zachęcał ich, też Piotr w swoim liście, zachęcali, by w ten sposób okazać sobie taką braterską miłość, życzliwość. Ja osobiście powiem, raz miałem do czynienia z takim pocałunkiem świętym na wschodzie Polski, kiedy bracia mnie tam całowali w usta i powiem, że nie czułem się z tym najlepiej. Ponieważ nie jestem przyzwyczajony do tego, żeby mnie bracia w usta całowali, ani tym bardziej siostry.
rozumiem, że w naszej kulturze, w naszym wychowaniu i w naszym jednak obecnym stanie, w jakim jesteśmy, ten pocałunek świętych raczej nie będzie miał takiego charakteru, że rzeczywiście będziemy się całować. Czy to w usta, czy w policzek, czy w czoło. Chociaż pewnie w jakichś tam sytuacjach myślę, że do tego może dojść. I wtedy jest to rzeczywiście święte i czyste i takie budujące. Ale generalnie no, mamy inne formy wyrażania tej naszej serdeczności i tej miłości. I z tych form, bracia, siostry, korzystajmy. Te rzeczy róbmy. Nie bójmy się przytulić. Nie bójmy się podać ciepło ręki. Spojrzeć sobie w oczy. Naprawdę to są rzeczy, które powinny mieć między nami miejsce. Tak jak w rodzinie. Przecież my jesteśmy braćmi i siostrami, jesteśmy duchową rodziną i naprawdę, jeżeli istnieją między nami takie bliskie relacje, to powinniśmy je wyrażać. Ja wiem, że czasami nie ma tych bliskich relacji i wtedy też te gesty mogą być takie trochę sztuczne nawet. Więc oczywiście przede wszystkim tą relację musimy budować. Te gesty nie zastąpią prawdziwej relacji. Jeżeli nie mamy tej relacji, a wykonujemy takie gesty, no to będzie to obłudne, to nie będzie święte. To wtedy będzie takie religijne, obrzędowe, będzie to litera, tak? Literę wypełnimy, pocałujemy kogoś w policzek, ale jeżeli nie ma serdecznej miłości w sercach, no to jest rzeczywiście nieświęte i w żaden sposób, obawiam się, nie jest właściwe. Więc oczywiście to wezwanie jest kierowane do ludzi, którzy mają ze sobą no to braterstwo, taką właśnie relację, taką szczęśliwość w widzeniu brata, siostry i wyrażeniu tego w tym pocałunku świętych. To są takie naprawdę piękne rzeczy, jeśli one odbywają się z właściwym sercem, we właściwym duchu i są rzeczywiście święte. Nie jest to jakaś właśnie forma wyrazu pożądliwości, czy nie jest to jakieś obłudne, nie jest to jakieś fałszywe, nie jest to tak jak pocałunek Judasza, który w ogrodzie Getsemane podchodzi do Pana Jezusa i całuje Go jak przyjaciela. Wiemy, że jest obłudny, wręcz no, sprzedawczy pocałunek, w którym Judasz zdradza swojego Pana, okazując Mu zewnętrzną życzliwość. A więc czegoś takiego się brzydzimy, czegoś takiego absolutnie nie chcemy. I od tego trzymajmy się jak najdalej. Natomiast ten święty pocałunek w jakiejkolwiek formie dzisiaj może być wyrażany, niechaj będzie wyrażany między nami. I też jeżeli nie możemy z kimś mieć takiej bliskości, no to tutaj myślę, że trzeba nad tym pracować. Tak? Jeżeli odczuwamy jakiś dystans wobec brata, siostry, jeżeli odczuwamy jakieś coś, co nie pozwala nam przytulić tego brata, czy właśnie jakoś tak szczerze radować się z jego obecności, no to powinno być wyzwaniem dla nas, by nad tym pracować, by upewnić się, co jest u podstaw takiej naszej postawy, takiego odczuwania i jeżeli coś tam jest na rzeczy, no to trzeba o tym rozmawiać, to trzeba znaleźć czas, by się tym zająć, żeby tak nie było, żeby wszelkie jakieś bariery, wszelkie jakieś niesmaczności były usunięte spośród nas, żeby nasza miłość wzajemna była szczera i prawdziwa i żeby bracia siostry się tak miłowali, że gdy przyjdą ludzie z zewnątrz, no to zobaczą, że my jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy uczniami Jezusa, którzy się wzajemnie miłują i to miłość między nami widać i czuć. Bo to tworzy pewną atmosferę serdeczności, tworzy pewną atmosferę takiej prawdziwej życzliwości, którą się po prostu widzi i odczuwa. Albo to jest, albo tego nie ma. I to jest też coś, nad czym winniśmy pracować. I też, zobaczcie, tutaj Paweł wzywa Koryntian do tego. Wzywa ich, żeby jedni drugich pozdrowili takim właśnie świętym pocałunkiem. I ostatnie już słowa z tego listu. Na koniec Paweł, tak jak miał to zwyczaj czynić, pisał ostatnie słowa własną ręką, co sugeruje nam, że ten list, jak i pozostałe listy, były pisane przez kogoś, komu Paweł dyktował ten list. Na początku tego listu czytamy Sostenes, który razem z Pawłem przekazuje im pozdrowienia i najprawdopodobniej Sostenes był tym bratem, któremu Paweł dyktował ten list,
ale na koniec mówi: teraz ja tutaj do was napiszę własną ręką, a więc z pewnością te ostatnie litery w oryginale inaczej wyglądały. I Paweł na końcu każdego listu właśnie coś takiego robił, żeby było wiadomo, że to jest od niego ten list, że to ktoś się pod niego nie podszywa, bo też widzimy, takie rzeczy miały miejsce. Paweł kończył ten list w taki sposób charakterystyczny dla siebie, że było wiadomo, że to rzeczywiście on ten list pisze. I zobaczcie, jakie pozdrowienia Paweł im na koniec jeszcze osobiście zapisuje. Po pierwsze mówi: jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Niesamowite pozdrowienia. Ostatnio mówiliśmy o tych słowach Pawła: niech wszystko się dzieje u was w miłości. I mamy 13 rozdział tego listu poświęcony chrześcijańskiej miłości. Jak mamy się wzajemnie miłować? W jaki sposób praktycznie okazywać tę miłość? Ale kończy Paweł ten list słowami: jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Gdzie to zmieścić w chrześcijańską miłość? Wielu ludzi ma problem z tego typu stwierdzeniami Pisma i mówią: gdzie w tym jest Boża miłość? Gdzie w tym jest chrześcijańska miłość, że w taki sposób się kogoś potępia, wręcz przeklina tutaj w naszym tłumaczeniu? Tutaj Paweł używa takiego słowa anatema, które oznacza wyklęcie, usunięcie ze społeczności, które oznacza jakąś separację z taką osobą. Paweł używa tego samego wyrażenia w liście do Galacjan, gdzie mówi o tych, którzy głosiliby inną Ewangelię. Mówi, że niech tacy ludzie będą przeklęci, niech tacy ludzie będą anatema. Czyli tam mówi o ludziach, którzy ewidentnie są jakimiś zwodzicielami, którzy przekręcają Ewangelię Chrystusową, i na nich Paweł wypowiada takie słowa: niech będą przeklęci. I tutaj mówi: jeśli ktoś nie kocha Pana, niech będzie przeklęty. Więc zobaczcie, jak Paweł pozdrawia Koryntian. Mówi o tym, że chrześcijanin, brat, siostra, to są ci, którzy kochają Pana, którzy miłują Jezusa Chrystusa. To są ci, którzy z miłością wyrażają się o Jezusie. To nie są wrogowie Jezusa, to nie są przeciwnicy Jezusa, to nie są ludzie, którzy są obojętni wobec Jezusa, ale którzy mają serdeczną miłość do Jezusa. Tutaj Paweł używa takiego słowa na miłość, które odnosi się generalnie do przyjaźni, do bliskiej relacji. Tutaj Paweł nie używa tego szczególnego słowa, które najczęściej używa, agape, ale używa tutaj słowa fileo, słowa, które mówi o takiej przyjaznej miłości, mówi o takiej miłości bliskiej relacji. Więc mówi: każdy, kto nie ma takiej miłości, relacji z Panem Jezusem, który go nie kocha taką miłością przyjaciół, który go nie zna jako swojego przyjaciela, który jak z przyjacielem nie rozmawia z nim o wszystkim, który nie ma tej realnej, przyjaznej więzi z nim, mówi: tacy ludzie są przeklęci. Tacy ludzie nie są naszymi braćmi, nie są naszymi siostrami. Ci wszyscy, którzy nie mają tej przyjacielskiej więzi z Jezusem, nie są w gronie Kościoła. Chociaż mogą przychodzić do Kościoła, chociaż mogą chcieć być w Kościele z różnych przyczyn. Ale Paweł mówi, że nad takimi ludźmi jest przekleństwo. Widzimy, że ta miłość, o której jest mowa w tym całym liście, jest miłością szczególną. Jest miłością, która ma swoje silne granice. Granice właściwego pojmowania Ewangelii, właściwego traktowania Chrystusa, właściwego traktowania Kościoła, właściwego życia. To są brzegi, w których ta rzeka miłości płynie. To nie jest taka miłość, która się rozlewa na wszystko i na wszystkich, bez względu na to, w co wierzą, co myślą, jak postępują, co mówią. Nie. Ta miłość jest ukierunkowana zgodnie z prawdą Bożą, zgodnie z oczekiwaniami Bożymi, zgodnie z wymaganiami Bożymi. I dla wszystkich, którzy, tak jak tutaj widzimy, nie kochają Pana, dla tych wszystkich, którzy nie mają tej serdecznej, przyjaznej miłości wobec Chrystusa, jest słowo niestety przekleństwa. A więc to są też rzeczy, które musimy dobrze rozumieć i właściwie się ich trzymać.
Oczywiście tutaj nie mówimy, myślę, o ludziach z zewnątrz. Nie mówimy tutaj o ludziach, którzy przychodzą do kościoła i nie znają Ewangelii, nie znają Pana Jezusa. Na pewno nie chodzi o to, żebyśmy teraz nad nimi ogłaszali jakieś przekleństwo. Takim ludziom mamy okazać miłość, taką miłość właśnie pragnącą pozyskać ich, miłość pragnącą przyprowadzić ich do Chrystusa. I takim ludziom należy głosić Ewangelię, a nie straszyć ich jakimś przekleństwem. Więc tutaj, no, żeby nikt się tym źle nie posłużył i teraz nie straszył ludzi ze świata czymś takim, o tych ludzi ze świata raczej mamy zabiegać, modlić się i robić wszystko, żeby ich pozyskać i przyprowadzić do Chrystusa. Oczywiście, jeżeli odrzucają Ewangelię, jeżeli bluźnią, jeżeli sprzeciwiają się Ewangelii, to tak jak Słowo Boże mówi, możemy im ogłosić Boży sąd i zapowiedzieć im, że czeka ich Boży sąd, czeka ich Boży gniew. Już są osądzeni i już na nich gniew Boży spoczywa, a przyjdzie dzień, że staną przed sądem Bożym i będą musieli zdać sprawę ze swojego życia i będą musieli zdać sprawę z tego, że odrzucili Ewangelię i spotka ich za to surowa kara. Natomiast tutaj wydaje się, że Paweł raczej mówi w kontekście tego zboru, że tam są pewni ludzie, którzy nie kochają Pana, którzy nie mają tej serdecznej, braterskiej miłości, relacji z Chrystusem, i ich Paweł ostrzega, że na nich jest to przekleństwo, żeby się opamiętali, żeby zwrócili się całym sercem do Chrystusa, by pokochali Go serdeczną miłością. I dalej Paweł dodaje jeszcze to aramejskie wyrażenie maranatha, czyli przyjdź nasz Panie. To jest wołanie Kościoła, które najwyraźniej w tamtym czasie było znane, tak jak dzisiaj my używamy słowa Alleluja czy słowa Amen, które też nie są polskimi słowami, ale są zaczerpnięte z języka hebrajskiego i funkcjonują w Kościele bez tłumaczenia. Wiemy, że Amen oznacza tak, niech tak się stanie, Alleluja oznacza chwała Jahwe, chwała Bogu. Więc posługujemy się tymi wyrażeniami bez tłumaczenia ich. I tak samo to wyrażenie Maranatha wśród chrześcijan czytających Pismo Święte jest znane, jest zrozumiałe, że tutaj jest to wołanie o przyjście Pańskie, o przyjście Jego Królestwa w tej widzialnej formie, w tej pełnej formie. Więc tutaj zobaczcie, jakie pozdrowienia Paweł kieruje do nich. Najpierw mówi o tym przekleństwie nad wszystkimi, którzy nie kochają Pana, następnie wyraża to swoje pragnienie przyjścia Pańskiego, modli się Maranatha i w końcu mówi: łaska Pana Jezusa niech będzie z wami. Miłość moja niech będzie z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Bardzo często, kiedy Paweł używa tego typu pozdrowień, widzimy też Ojca. Mówi: łaska od Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Tutaj natomiast nie ma Ojca, w sensie w słowach. Paweł nie zawiera Ojca, mówi tylko o łasce Pana Jezusa Chrystusa i o miłości w Chrystusie Jezusie, co nie oznacza, że w tym momencie Ojciec jest wykluczony, co nie oznacza, że w tym momencie Duch Święty już w tym nie ma udziału. Tutaj jest właśnie problem tych wszystkich ludzi, którzy nie rozumieją jedności Ojca, Syna i Ducha. Kiedy Paweł mówi łaska Pana Jezusa, to też jest łaska Ojca. To jest jedna łaska. To nie jest tak, że Pan Jezus ma inną łaskę dla nas, czyli swoje błogosławieństwo i obdarowanie, i życie, i zachętę, i zbudowanie, a Ojciec ma coś innego, a Duch Święty ma coś innego. No nie. Wiemy, że łaska Pana Jezusa jest łaską, która płynie z Ojca, z serca Ojca. I jest łaską, która jest nam przekazywana przez Ducha Świętego. Więc kiedy mówimy o Ojcu i o działaniu Ojca, to nie mówimy z wykluczeniem Syna czy z wykluczeniem Ducha. Kiedy mówimy o działaniu Ducha, to wiemy, że za Jego działaniem stoi Ojciec i Syn. Mówimy o naszym Bogu, który działa w jedności Ojca, Syna i Ducha. I te słowa tutaj, chociażby na końcu tego listu, dowodzą tego, że w wielu innych miejscach Paweł używa Bóg Ojciec i Jezus Chrystus obok siebie, i od nich to błogosławieństwo jest przekazywane. Tutaj natomiast mówi tylko o Panu Jezusie Chrystusie, co wcale nie oznacza, podkreślam po raz kolejny, że nie mówi tutaj o błogosławieństwie, które płynie od naszego Ojca i które jest nam przekazywane przez Jego Ducha. Paweł kończy ten list słowami miłości. Mówi: moja miłość z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie.
A więc najpierw przywołuje łaskę Pana Jezusa, a więc to wszystko, co jest w tej łasce, wszelkie Jego zaopatrzenie, wszelkie Jego błogosławieństwo, wszelkie Jego uzdolnienie, wszelkie Jego łaskawe działanie pośród nas, czyli niezasłużone przez nas. To jest ponad to wszystko, co my możemy dla Niego zrobić, za co my możemy Mu adekwatnie podziękować, na co moglibyśmy zasługiwać. Jego działanie pośród nas, Jego błogosławieństwo pośród nas wynika z Jego łaskawości, z tego, że On jest hojnym dawcą i obdarza nas, mimo że na to nie zasługujemy, mimo że nie jesteśmy w stanie Mu za to odpłacić, to On i tak w swojej wspaniałości błogosławi i udziela nam i daje wszystko, czego potrzebujemy. Więc tutaj to są słowa o tej łasce i słowa o miłości. Paweł mówi: moja miłość z wami wszystkimi w Chrystusie Jezusie. Czyli zobaczcie, tak jak Paweł zaczyna ten list słowami miłości, błogosławieństwa, słowami wyrażenia wdzięczności za nich, tak też kończy ten list. Trudny list. List pełen twardych słów, twardej mowy, ciężkiej nauki, korygowania, napominania, chłostania, ale jak Paweł na końcu widzimy, nie traci przez to do nich miłości. Nie ma dystansu w sercu wobec nich, co zresztą widać wyraźnie w drugim liście, gdzie Paweł wyraźnie mówi, jak bardzo ich kocha, jak bardzo za nimi tęskni, jak bardzo z nimi chce być. Mimo to, że są dalece od doskonałości, mimo to, że jeszcze są dalej dzieciakami w wierze, mimo że są cieleśni, mimo że jeszcze tutaj masę pracy potrzeba, żeby byli kościołem, którym się będzie można chlubić, to jednak Paweł nadal ich miłuje w Chrystusie i to miłość im jasno komunikuje. I tutaj ostatnie wezwanie do nas, bracia i siostry. I my potrzebujemy z takim duchem do siebie wzajemnie podchodzić. Modlić się o Bożą łaskę, by działała w naszym życiu i komunikować sobie wzajemnie naszą miłość w Chrystusie, nasze pragnienie tego, co najlepsze dla braci, dla sióstr. Niechaj Bóg i nam dopomoże żyć w zdrowej, budującej, odświeżającej, zachęcającej społeczności braci i sióstr, w której wyrażamy naszą miłość, w której komunikujemy tą miłość, czy to przez takie właśnie proste gesty, jak podanie ręki, jak uściśnięcie się, jak spojrzenie ciepłe, jak dobre słowa, ale też w wielu innych praktycznych działaniach, pomocy wzajemnej, udzielenia rady, wsparcia takiego czy innego, czy poświęcenia czasu, czy wsparcia finansowego, czy w jakikolwiek sposób możemy być dla siebie wzajemnie błogosławieństwem, zachętą. Czyńmy to, bracia, siostry. Niechaj i pośród nas ten przykład tych braci, o których tutaj czytamy, czy to Stefana, czy Apollosa, czy Tymoteusza, czy Achaika, czy Fortunata, niechaj one będą i dla nas, bracia, siostry, zachętą, by być takimi braćmi, by być takimi siostrami, którzy usługują, wzajemnie się błogosławią i doświadczamy coraz większej i coraz większej pełni Bożej miłości pośród nas. Amen. Pochylmy jeszcze nasze głowy, kochani, nasze serca przed Bogiem i zawołajmy do Niego. Dziękujemy, kochany nasz Ojcze, za tą możliwość spotkania się tego poranku, choćby w ten sposób przy Twoim Słowie. Chcemy do Ciebie zawołać, prosząc Cię o nas, bo i pośród nas jest wiele potrzeb. I my, Panie, jesteśmy wciąż w tym procesie przemiany, w tym procesie uświęcenia, na drodze do dojrzałości. I prosimy, byś mówił do nas, prosimy, byś pomógł każdemu z nas dorastać do pełni wymiarów Chrystusa w naszej miłości, w naszym wzajemnym posługiwaniu, w naszych wzajemnych relacjach. Kiedy się spotykamy czy gromadzimy, daj, Panie, by były to spotkania, które przynoszą nam zbudowanie, przynoszą nam odświeżenie, korygują nas, naprowadzają nas na właściwą drogę, pobudzają nas do pilnowania naszych dróg, naszego życia, sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej użyteczni i owocni. Pomagaj nam też, Panie, w tych relacjach, tych wszystkich, którzy są powołani, by prowadzić, by sprawować tą służbę starszych przewodników,
Panie, dajby te nasze relacje były takie, żebyśmy mogli wszyscy z radością czerpać z tego posługiwania, żebyśmy też z ochotą przyjmowali takich braci, którzy mogą nam coś dać, usłużyć, zbudować, zachęcić, i żebyśmy też poddawali się, szanowali, mieli tę postawę, do jakiej tutaj nas wzywasz, podporządkowywania się, aby to Twoje dzieło, do którego nas powołałeś, mogło posuwać się do przodu i abyśmy mogli wszyscy spożywać z Jego dobrych owoców, a Ty, Panie, byś był uwielbiony i wywyższony pośród nas. Amen.